Cześć, witam Was. Witam Was na mojej siłowni Body Fun w Ząbkach. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć mój trening, ciężki, prawdziwy trening klatki. Jestem teraz w okresie tak zwanej masy jakościowej. Waga utrzymuje się już od długiego czasu na poziomie 123 kg. Już nie planuję jej zwiększać. Powoli raczej będę tą wagę redukował. Także jestem na początku takiego okresu przejściowego, tej masy jakościowej, w okres powiedzmy redukcji. Planuję formę, nazwijmy to startową, uzyskać na przełomie października i listopada, co nie znaczy, że uzyskanie tej formy skończy się startem w zawodach, ale jeżeli taką decyzję podejmę, to na pewno Was o tym powiadomię. Także zostało mi jeszcze około 5, a może nawet 6 miesięcy do uzyskania takiej optymalnej formy. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będę wykonywał trening klatki piersiowej. Być może jeszcze jakąś mniejszą grupę do tego dołączę, jeżeli będę miał wystarczająco dużo siły i energii. A między seriami będę komentował to, co wykonuję i dlaczego właśnie w ten sposób ćwiczę. Mój trening klatki już od długiego czasu właściwie się nie zmienia. Są w nim właściwie te same ćwiczenia na podobnych obciążeniach. Z tego względu, że nie zależy mi jakoś specjalnie na poprawie tej grupy mięśniowej i stymulowaniu w jakiś inny sposób. Te ćwiczenia, które mam dobrane, są wykonywane po to, żeby tą masę mięśniową, jakość mięśni utrzymywać i ewentualnie troszeczkę polepszać. Ciężary, którymi ćwiczę, właściwie też już ich nie staram się zmniejszać ani zwiększać. Staram się te ciężary utrzymywać. Pracuję trochę nad innymi grupami mięśniowymi, więc jakby klatkę chcę utrzymać na tym poziomie, na którym dotychczas jest zbudowana. Także zaczynamy trening. Pierwsze ćwiczenie to będzie wyciskanie na maszynie Hammer. Wykonuję to ćwiczenie na ławce skośnej, więc pracuję głównie górna część klatki. Zamieniłem już dosyć dawno wyciskanie sztangi na ławce skośnej na tą maszynę, z tego względu, że dużo lepiej czuję klatkę ćwicząc na tej maszynie. Zdecydowanie w bezpieczniejszy sposób ćwiczę, nie obciążam tak mocno łokci oraz stawów barkowych. No i to jest głównym jakby czynnikiem decydującym na rzecz tej maszyny, a nie wolnych ciężarów. Więc zaczynamy pierwszą serię. Myślę, że około 4, maksymalnie 5 takich serii będę wykonywał. Każde ćwiczenie będę kończył jedną serią docelową. Te poprzedzające serie służą właściwie tylko rozgrzewce i takiej wstępnemu pobudzeniu mięśni do pracy. Nie wykonuję ich do załamania mięśniowego. Kilka powtórzeń jest w zapasie. Dopiero w tej ostatniej serii wykonuję ją do załamania mięśniowego i później ewentualnie jeszcze kilku różnych metod treningowych, takich jak dropsety, czy przerwy w trakcie serii, czy ruchy eksplozywne, właśnie w tej ostatniej serii używam. Ok, to zabieram się za czwartą serię, tym razem już serię roboczą, jedyną w tym pierwszym ćwiczeniu. Oh.
teraz zaczynamy drugie ćwiczenie, 4 serie, 2 serie wstępne, rozgrzewkowe. I myślę, że zrobię tym razem 2 serie docelowe na największym obciążeniu, a później już przejdę do lżejszych trochę ćwiczeń. To zostały mi teraz dwie ostatnie już serie, te serie docelowe w tym drugim ćwiczeniu. W pierwszym, jak widzieliście, w tej serii docelowej tak celowałem mniej więcej w 8 powtórzeń plus jakiś tam drop set jeden, przerwy w trakcie serii, ruchy eksplozywne. Natomiast w tych dwóch ostatnich seriach tych powtórzeń będzie trochę więcej. Postaram się powyżej 10 zrobić, 10 do 14 powtórzeń mniej więcej. Zazwyczaj tyle robię tymi sztangielkami. I w tej ostatniej, drugiej serii docelowej jeszcze jeden dropsecik będzie zrobiony. Dwa ćwiczenia mam już za sobą, już jestem porządnie zmęczony, porządnie dogrzany, napompowany. Teraz trzecie, przedostatnie ćwiczenie, znowu na maszynie. Tym razem będę pracował głównie nad dolną częścią klatki. Wykonuję to ćwiczenie jednorącz, żeby każdą stronę mięśnia stymulować oddzielnie, żeby wyrównywać jakieś dysproporcje, które ewentualnie mogą się pojawić. Poza tym czuję ten mięsień, czuję klatkę zdecydowanie lepiej, jeżeli wykonuję jedną częścią, najpierw jedną ręką. Dużo mocniejsze jest spięcie, lepiej potrafię się na tej części skoncentrować, lepiej ją wyizolować. No to zabieramy się do kilku serii rozgrzewkowych.
No i na koniec ostatnie, czwarte ćwiczenie, ćwiczenie rozciągające, ściąganie wyciągów bloczkowych górnych na klatkę oczywiście. Tutaj cztery serie rozrywkowe, takie pompujące i piąta seria docelowa z kilkoma dropsetami. To zaczynamy. Dzisiaj widzieliście mój trening klatki piersiowej. Składał się z czterech ćwiczeń. Przeważnie była to jedna seria docelowa w każdym ćwiczeniu. W drugim ćwiczeniu wykonywałem takie dwie serie. Ten trening, tak jak już wspominałem na początku, niewiele się zmienia od ostatnich kilku miesięcy. Nie planuję go też w najbliższych miesiącach zmieniać. Czasami wymieniam jedno ćwiczenie na inne, ale ten trening uważam, że jest przeze mnie dobrze wypracowany, dobrze mi służy.
Staram się utrzymać już od dawna wypracowaną masę mięśniową i będziecie w najbliższych tygodniach mogli zobaczyć moje treningi innych grup mięśniowych w przygotowaniach do sezonu jesiennego. Być może będzie to sezon startowy, a jak nie, to te przygotowania mają służyć uzyskaniu jak najlepszej formy mniej więcej na przełomie października i listopada. Także zapraszam za kilka tygodni do oglądania następnych filmów z moich treningów. Do zobaczenia.